Cześć, jestem Aguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w grze Star Stable Online i to właśnie ta gra sponsoruje dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za współpracę. Jeśli Wam się spodobał ten odcinek, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli sami jesteście zainteresowani zagraniem w tę grę, bo gra jest darmowa, możecie sobie wejść w link w opisie i zagrać. Wchodząc przez link pod spodem, dostaniecie dostęp do tygodniowej wersji Star Rider, czyli rozszerzonej wersji, która udostępnia nam więcej zadań, więcej rozgrywki i więcej zabawy. Także serdecznie zapraszam Was do skorzystania. Aby zagrać w grę, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie, naciśnijcie sobie graj teraz. Tworzymy sobie tutaj własną postać, własny profil i możemy wpłynąć na wygląd naszej postaci, wybrać z różnych opcji. Możemy zmienić kolor włosów, fryzurę, dodać makijaż, jeśli lubimy, zmienić kolor oczu. Ja tutaj dam zielony. Wybrać oczywiście maść naszego konia, czyli wybieramy naszego wspaniałego rumaczka, naszego przyjaciela, bo tak naprawdę tutaj chodzi o pogłębianie więzi z naszym zwierzęciem, ale i nie tylko, bo również z innymi graczami. Także w tym miejscu możemy dostosować wygląd naszego konia, ja tutaj będę miała białego rumaka. Następnym etapem jest stworzenie naszej postaci, czyli wybranie dla niej imienia. Możemy sobie oczywiście wybrać z losowych, tutaj te nazwy są dość specyficzne. No i oczywiście możemy wybrać sobie imię naszego konia. Po zalogowaniu na nasze konto pojawia nam się tutaj ikonka pobierz i po kliknięciu gra nam się pobiera. Wystarczy ją teraz zainstalować i można cieszyć się rozgrywką. Jest to gra multiplayer, w której przede wszystkim zajmujemy się naszymi zwierzętami, czyli końmi, głównie końmi, chociaż pojawiają się tutaj również inne zwierzęta, takie jak na przykład koty. Już się wcześniej spotkałam. Oczywiście, jako że jest to gra multiplayer, możecie zagrać ze swoimi znajomymi. Ja dzisiaj gram sama, skupię się tutaj na moim wspaniałym koniu, czyli na Crowlash, co oznacza bujna wrona i mój koń oczywiście jest biały, co tutaj widać, ale to nie przeszkadza w ogóle imię, to jest odpowiednie dla mojego konia. Myślę, że dzisiejszy odcinek zaczniemy od zadbania o komfort mojego konia, ponieważ myślę, że jest to dość istotna sprawa, żeby dbać o nasze zwierzę, tak? Żeby dbać o jego komfort, bo dzięki temu będzie nam się lepiej współpracowało. Także zacznijmy sobie od wyczyszczenia kopyt. Ostatnio całkiem sporo tutaj jeździłam bo oczywiście grałam sobie chwilę wcześniej już w tą grę i myślę, że czyszczenie kopyt to jest dobra opcja. Myślę też, że warto byłoby nakarmić naszego konia. Póki co mam tylko belę siana, ale jak widzieliście przed chwilą, mamy do wyboru całkiem sporo różnego jedzonka. Możemy też napoić naszego konia, czyli dać mu trochę wody. I ostatnia z rzeczy to jest wyczotkowanie. I w ten sposób zakończyliśmy codzienną opiekę nad koniem, a dbanie o tego konia poprawia jego statystyki, prędkość jego biegania. No tak jak mówiłam, im bardziej o niego dbamy, tym lepiej będzie się sprawował, tym bardziej będzie płynna nasza współpraca. I w sumie jesteśmy gotowi do tego, żeby podbijać świat. Więc w sumie zaczniemy sobie od zarobienia trochę pieniędzy. Być może dzisiaj trochę rzeczy sobie kupimy, ale pierwszą rzeczą będzie tutaj skorzystanie z tablicy ogłoszeń i przyjęcie takich zadań jakby opieki nad innymi końmi. Wynoszenie gnoju ze stajni. Jest potrzebne w stajni, łap za opłatę i do roboty. Oczywiście dostaniemy za to pieniążki, więc jak najbardziej sobie takie podstawowe zadanka zrobimy. Konie potrzebują siana, łap za belę z sianem i napełnij puste pojemniki. To też sobie przyjmiemy, od razu zaraz tutaj będziemy pracować. Potrzebuję pomocy przy napojeniu koni w stajni. Po prostu napełnij pojemniki wodą, napełnij swoje wiadro ze studni. To już wiem, mam napełnione wiadra, tutaj mamy naszą studnię, z której możemy sobie zbierać. Konia zostawimy sobie w tym miejscu, myślę, że możemy w takim razie zabierać się za realizację zadania. Stajnia, w której musimy posprzątać, to jest właśnie to miejsce tutaj. W takim razie bierzemy łopatę i zaczynamy sprzątanie. Tutaj musimy napoić konia, także dodajemy im troszeczkę wody. O, tutaj widzę, że przyda się łopata. Nie jestem pewna, czyimi końmi się teraz opiekujemy. Chyba Jenny, która właśnie zleca nam to zadanie. Bo tutaj mamy dużo postaci, które po prostu prowadzą nas przez świat, dają nam różne zadania, co jest bardzo fajną opcją, żeby po prostu ten świat przy okazji pozwiedzać. No i oczywiście, żeby dzięki temu również rozwijać naszą postać. Ale nie ma co tak dużo gadać w tym momencie. Teraz czeka nasz robota. Musimy wynieść gnój, który tutaj się naprodukował przez nasze koniki. No niestety,
jakby zwierzę to nie tylko ta część przyjemna, czyli zabawa, czy jazda, ale również oczywiście obowiązki i warto o tym pamiętać, kiedy decydujemy się o jakieś zwierzę. Muszę też zebrać tutaj sianko, żeby móc nakarmić te koniki. Ostatnia rzecz do zrobienia, ostatnia część zadania do zrealizowania, czyli właśnie powieszenie tutaj karmy. I oczywiście to nie są zadania, które musimy wykonywać, ale oczywiście możemy. Myślę, że odrobina pomocy dla innych to nie jest bardzo zła sprawa, ale widzę, że Maja ma tutaj również dla mnie inne zadanie. Nie zgubiłeś swojego konia, prawda? Dużą karą klacz pociągową. Nie potrafię opisać jej dokładniej, ale w okolicy rzadko taki spotykamy. A ta ma wyjątkową osobowość. Jest taka... Wiesz co? Sprawdź to sama. Spróbuj dowiedzieć się, do kogo należy. Chciałabym rozwiązać tę zagadkę, zanim mój szef się zorientuje. Na obozie jeździeckim jest dużo nowych, którzy nie znają się na koniach, tak jak ty. Więc to dość nieciekawa sprawa. Znajdziesz ją w doku przy plaży, na zachód stąd. Okej, przyjmijmy sobie to zadanie. Musimy znaleźć w takim razie tego konika. Nie tak daleko stąd. W takim razie ruszajmy tutaj i spróbujmy zrealizować to zadanko. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tutaj, tak jak mówiłam, możemy grać ze znajomymi. W międzyczasie gdzieś tutaj w okolicy przewijają się nie tylko jakby postaci stworzone w grze, ale również prawdziwi gracze, więc to jest fajne miejsce, żeby poznać nowych ludzi, albo żeby wejść ze znajomymi, których już mamy i właśnie spróbować sobie z nimi pograć. Mamy tutaj zagubionego tego konia. Tutaj obok jest jakaś skrzynia. To musi być koń, o którym mówiła Maja. W ogóle troszeczkę za blisko podeszłam. Mamy w takim razie pierwszą część zadania wykonaną. Też wysiądę sobie tutaj, bo jestem bardzo ciekawa, co to jest za skrzynia. Czy to jest jakiś skarb? Czegoś takiego jeszcze nie spotkałam. To wygląda dziwnie, ale dobra. Na razie zobaczmy, jaka jest notatka przypięta do uzdy. Własność wspaniałego Irdysa. Znalazcy prosi się o zwrócenie klaczy i całego ładunku na wzgórze Nilmera. W zamian przewidziana jest pokaźna nagroda. PS, jeśli będzie nieposłuszna, sięgnąć po ciasteczka. PS numer 2. Ale nie za dużo tych ciasteczek, nawet jeśli będzie prosiła o więcej. No dobra, spróbujmy w takim razie przeprowadzić tego konia. Mamy w takim razie jedno ciastko, musimy użyć je na koniu i przekonać go do siebie, żeby za nami poszedł, bo na pewno przyda nam się nagroda, którą możemy za to zadanie zdobyć. O! Na konie już jest załadowana paczka. Musimy w takim razie zagonić w odpowiednie miejsce. Na mapce mamy tutaj zaznaczone, gdzie konkretnie mamy tego konia zagonić. Koń oczywiście zna drogę, więc raczej nie powinno być problemu. Tak jak jest tutaj napisane, będzie się zatrzymywał, jeśli ja oddalę się zbytnio od niego. Ale postaram się po prostu trzymać w odpowiednim dystansie. Ogólnie widzę, że koń robi sobie tutaj skróty. Myślałam, że będzie iść ścieżką. Ale nawet lepiej, będziemy szybciej po prostu na miejscu. Wraz z realizacją kolejnych zadań jesteśmy w stanie odblokowywać nowe lokalizacje. Także im dłużej gramy, tym więcej tego magicznego świata jesteśmy w stanie zwiedzić. A nie bez powodu mówię tutaj o świecie magicznym, bo bardzo dużo tutaj niespodzianek na nas czeka. Ja sama jeszcze tak naprawdę nie zdążyłam zbyt wiele rzeczy zobaczyć, ale już pewne rzeczy magiczne udało mi się tutaj spotkać. Są też magiczne konie. Oczywiście to nie jest tak, że jedyną rzeczą, którą mamy, to jest ten jeden koń. Konie możemy kupować, możemy wybierać z przeróżnych maści, również właśnie z odmian i ras magicznych. Chyba docieramy do właściciela tego konia. Że co? Wspaniałego? Dobra, udało się w takim razie. Wysiadamy. Porozmawiajmy z Idrisem. Idris wygląda, jakby pracował w cyrku? Chyba tak. Czekaj, nie mów mi, kim jesteś. Wspaniały Idris wie wszystko. Okej. Okay. Nazywam się Idris, wspaniały Idris, wyjątkowy i fenomenalny, możesz nazywać mnie jak chcesz, byleby nie była to jakaś zwykła ksywka. A ty jesteś Xantife? Josephine? Zoria? Aglaya? Tak, Aglaya, tak się nazwałam w tej grze. Także jestem Aglaya, zdaje się, że jednak niezły ze mnie jasnowic. Okej, okay, czyli mamy w takim razie kolejne zadanie, umieść maskę na piedestale, ale czy ja mam jakąś maskę? Pewien błazen kiedyś powiedział, najwspanialszą sztuką jest sprawianie innym radości. Właśnie to zamierzam robić w Jorviku, dawać ludziom szczęście. Kto wie, może pewnego dnia ta radość ogarnie cały świat. Czyż nie byłoby pięknie? Pewnie zastanawiasz się, jak chcę to uczynić. Zamierzam pójść w ślady błazna. Cyrk, ptaszynko. Cyrk.
Ale to nie będzie zwykły cyrk. Magia, cuda, figle. Nim spełni się każde marzenie, oczywiście znajdzie się w nim specjalne miejsce dla koni. W Jorwiku nie mogłoby być inaczej. Sam jednak sobie nie poradzę, dlatego wysyłam Zoe na ważną misję. Czy znalazłaś to, o co cię prosiłem, moja czworonożna przyjaciółko? Okej, okay, czyli jednak ona poszła na poszukiwania, została wysłana na misję. Aglaja, czy możesz otworzyć pudełko, wyjąć z niego zwartość i położyć ją tutaj na cokole? Pokażę ci kolejną ciekawą sztuczkę. W takim razie wypakujmy sobie tutaj maskę, którą udało nam się zdobyć. Voila! Drewniana maska. Maska to najpotężniejszy rodzaj magii. Dzięki niej każdy może zostać kimkolwiek zechce. Dzięki masce wnętrze osoby, która ją nosi, może być niewidoczne. Wygląda na to, że maska wcale nie jest taka zwykła. Czyli już spotykamy się z magią. Okej, okay, on sprawia, że ona lewituje. O, pojawił się... Błazen. Ależ z ciebie błazen, Xin. Nie bez przyczyny jesteś moim ulubionym towarzyszem. Zee, ty też jesteś moją ulubienicą. Jesteśmy jedną wielką rodziną odmieńców. Nie musisz być zazdrosna. Xin, oto Aglaja. Przywitaj się. Połączyły nas ze sobą przeznaczenie. No nie wstydź się. Chyba jednak trochę się wstydzi ten błazen. Widzę, że Idris ma dla mnie kolejne zadanie, ale zanim przejdziemy do kolejnego zadania, chciałabym wrócić do miasta i spróbować jakoś... Może kupić jakieś rzeczy dla konia, czy dla siebie, bo oczywiście tutaj możemy sobie również kupować przeróżne rzeczy. Od ubrań, po jakieś ozdoby dla koni, oczywiście nowe siodła i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, co jest tutaj w butiku Bobcatów. Bobcat to jest ogólnie klub, do którego ja należę. Klub jeździecki. Właśnie w tym momencie mam na sobie bluzkę klubową. Ale zobaczmy, jakie inne rzeczy moglibyśmy kupić. Możemy kupić na przykład dla naszego konika czaprak, siodło, ogłowie, mnóstwo różnych opcji. Oczywiście również stroje, tylko że w tym momencie te stroje są dość kosztowne. Tak jak mówiłam, ja dopiero niedawno zaczęłam, więc jeśli chodzi o fundusze, to jeszcze zbyt dużo ich nie mam. Ale poza tym, że mamy tutaj sklepy u postaci, mamy również opcję kupienia rzeczy z sklepu ogólnego, gdzie możemy też wybierać przeróżne rzeczy. I te przedmioty mogą być nie tylko wizualne, ale również mogą poprawiać statystyki naszego konia, czy nas samych jako jeźdźców, jakby będą poprawiać nasze umiejętności. Myślę, że znalazłam kilka rzeczy, które chciałabym kupić dla mojego konia, bo będzie wyglądać naprawdę ciekawie. Między innymi będzie to wstążka. Nie wiem, czy dla konia jest to komfortowe mieć wstążkę na ogonie. Jeśli wiecie, jeśli macie na co dzień styczność z koniem, to możecie dać znać, jak to wygląda. Myślę, że kupimy też ozdoby, to znaczy owijki beztroskiego błękitu. I myślę, że można byłoby nowe siodło. Siodło dostałam z zadania, więc już nie jest takie podstawowe, ale zobaczymy, czy jakieś lepsze możemy kupić. Może rzeczywiście uderzymy w kolor niebieski. I jak widzicie tutaj, mamy dodatkowe statystyki za każde siodło. Zwiększa nam siłę, szybkość i zwinność. To jest to siodło. I widzę, że tutaj niektóre z nich nie mają takich opcji, są jedynie ozdobami. Także tak jak mówiłam, w zależności od tego, jakie wybierzemy, mogą być różne opcje. Wiecie co? Zostańmy przy tym niebieskim kolorze. Kupmy sobie w takim razie jeszcze siodełko. I tak prezentuje się odmieniony koń. Okej, okay. W takim razie jedziemy dalej. Butik już odwiedzony. Mamy jeszcze kilka innych sklepów, gdzie możemy kupić przeróżne rzeczy. Miło cię znowu widzieć, Aglaja. Czy ty i Krowlarz jesteście gotowi na wasz codzienny trening? Myślę, że tak. Zobaczcie, aż 125 punktów doświadczenia możemy dostać za trening na podstawowym torze. Spróbujmy w takim razie. Zaczynamy od wyścigu. I widzę, że ktoś poza mną również bierze udział w tym wyścigu. Spróbujmy w takim razie jak najszybciej ruszyć. Oczywiście przyspieszamy stopniowo. I wyścigi nie są bardzo trudne, ale dobrze byłoby, żebym pobiła swój rekord. Dzięki temu, wiecie, po prostu się rozwijamy. Zakładam, że jakby za każdym razem powinnam być lepsza. To świadczy o tym, że mam większą więź z moim koniem, no i oczywiście, że staję się lepszym jeźdźcem, że lepiej się dogadujemy. Wydaje mi się, że już nie tak daleko i wydaje mi się, że idzie mi nie aż tak najgorzej, ale czy idzie mi najlepiej? Ciężko stwierdzić, czy będzie to mój rekord. Mam lekko powyżej 52 sekund bodajże mój rekord i chyba kupno nowego sprzętu trochę mi pomoże. Okej, okay, uzyskałam nowy osobisty rekord. W
takim razie cel osiągnięty. Udało się zrealizować ten cel. Tak jak mówiłam, tutaj mamy oczywiście innych graczy, którzy również mogą brać udział, mogą sobie tutaj jeździć. W ten sposób zakończyłam zadanie codziennego treningu. Tutaj w tym miejscu możemy również poćwiczyć inne rzeczy, takie jak na przykład skoki. To jest trening w skokach. Chcesz znowu poćwiczyć na torze dla początkujących? Dobry pomysł, twój koń aż tak bardzo się nie zmęczy, a ty przypomnisz sobie podstawy, przygotuję kozły. Dobra, w takim razie robimy codzienny trening ze skoków. Tutaj jest to już troszeczkę bardziej skomplikowane, bo trzeba nabrać odpowiedniej prędkości, żeby... O! Żeby nie zrzucić! Jak robiłam ten wyścig za pierwszym razem, szło mi dużo lepiej, bo nie strąciłam ani razu żadnej z poprzeczek. Dzisiaj zaczęłam oczywiście od strącenia pierwszej, ale tak jak mówiłam, to jest trening, to nie jest wyścig. Nie musimy się tutaj stresować, możemy sobie na spokojnie poćwiczyć jazdę. I chyba docieramy do końca. Mam nadzieję, że dostanę doświadczenie pomimo tego, że strąciłam jednak na początku samym jedną poprzeczkę. Dobra równowaga, ładne ułożenie ciała, ty i Krolarz spisaliście się na medal. Wróć jutro, jeśli zechcesz znowu potrenować na tym torze. Przy okazji wspominałam wcześniej o tym, że można mieć tutaj również inne zwierzątko. Ja mam już torbę przygotowaną, wprawdzie taką niezbyt ładną, byle jaką, trochę porwaną, na zwierzątko, które będzie mogło tutaj ze mną jeździć i podróżować, ale jeszcze tego zwierzątka nie mam. Ale znam świetne miejsce, gdzie możemy takie zwierzątko sobie kupić, przygarnąć, więc od razu się tam wybierzmy. Miejsce nazywa się Fort Pinta i znajduje się w południowej części wyspy. O, tutaj mamy kucyki, bardzo fajnie. Już w oddali ten port widać i zaraz będziemy mieć zwierzaka, mam nadzieję. Jesteśmy na miejscu. Tutaj również możemy sobie zakupić konie, trochę innej maści. Ten wygląda wyjątkowo, ale ja tutaj nie przybyłam dzisiaj po konia. Dzisiaj przybyłam po inne zwierzątko, dlatego udajmy się od razu w odpowiednie miejsce. Na całej mapie to nie jest jedyna lokalizacja, gdzie możemy kupić konie. Tych lokalizacji jest tak naprawdę dużo, wystarczy trochę pojeździć i na pewno znajdzie się odpowiednie miejsce. Ostatnio ratowałam jednego z kociaków, więc teraz pora przygarnąć po prostu kogoś dla siebie. Mam nadzieję, że będzie mi stać na przygarnięcie takiego zwierzaczka i że będę w stanie się nim opiekować. Zobaczmy, co tutaj mamy. Odważny, pręgowany, rudy kot. I to jest kot, który rzucił mi się w oczy jako pierwszy. Jak widać, mamy tutaj nie tylko koty i psy, ale również króliki. Ale wiecie co? Chyba przygarnę sobie pręgowanego, rudego kota. I jeśli macie imię dla mojego kociaka, możecie napisać je w komentarzu. Tak wygląda kot w mojej torbie. I teraz będziemy podróżować nie we dwójkę, a we trójkę. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Przypominam, że w grę możecie sami zagrać, jest darmowa. Wchodząc przez link w opisie otrzymujecie tygodniowy dostęp do tej wersji rozszerzonej, czyli do Star Ridera. Zachęcam Was do wejścia i wsparcia mojego kanału poprzez zarejestrowanie się właśnie przez mój link. I to by było na tyle. Życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa!